Oto detaliczna część Targu Równego. Proszę mi wierzyć, w całym Sydney nie ma lepszego adresu, by kupić sobie jakąś rybę lub owoce morza. Dotarłem do sektora z krewetkami i bardzo dobrze, bo będą mi potrzebne nie takie czerwone, już ugotowane, ale takie jak tu. Large Green King Prawns, czyli duże, królewskie, zielone, surowe krewetki. To właśnie z nich powstanie pyszne, mam nadzieję, danie. To będą krewetki smażone z chili i bazylią. Składniki są następujące. To zielone cytryny, czyli limety. Tutaj imbir. Tutaj duże czerwone chili. Brown sugar, czyli brązowy trzcinowy cukier. Bazylia, natka kolendry, sos rybny. I trzeba od razu sobie składniki przygotować, bo cała akcja gotowania będzie się działa szybko. Więc najpierw ścieram imbir. Imbir oczywiście świeży, suszony w proszku, nadaje się najwyżej do ciasteczek. On nie ma po prostu tego aromatu. Teraz trzeba zająć się chili. One powinny być pozbawione nasion i pocięte na paseczki. Na patelni rozgrzewa się olej roślinny. Najpierw trzeba około minutę smażyć tutaj na jeszcze niezbyt rozgrzanym tłuszczu imbir oraz chili. Teraz krewetki. Maksymalny ogień i też mniej więcej minuta. Krewetki zaczynają zmieniać kolor, zaczynają robić się różowiutkie, więc kolejne składniki. Najpierw sos rybny. To jest, proszę Państwa, sos ze sfermentowanych ryb, używany powszechnie w kuchniach Dalekiego Wschodu. Bardzo charakterystyczny aromat, słony, więc w ogóle już soli do tego nie będę dodawał. Teraz na patelni musi się znaleźć nieco brązowego cukru. Myślę, że tyle wystarczy. Jeszcze odrobinkę. I sok z limety, który wycisnę wprost na patelnię, ewentualnie cedząc dłonią pestki. Proszę spojrzeć, one już wyglądają tak, jak wyglądać powinny, ale jeszcze nieco natki kolendry, którą muszę przesiekać. Zaraz wyląduję na patelni. Tutaj lepsza jest kolendra niż pietruszka. Ta kolendra doda nam tego specyficznego wschodniego smaku. I bazylia, którą wystarczy podrzeć. Naprawdę bazylii nie powinno się siekać, tak mówią fachowcy. I proszę Państwa, danie właściwie jest gotowe. Co nam pozostaje do zrobienia? To wszystko ładnie przemieszać. I proszę spojrzeć. Bardzo szybkie, niezwykle świeże, bardzo australijskie, królewskie krewetki z bazylią, sosem rybnym, chili oraz kolendrą. Gdybym chciał pokazać Państwu tylko najważniejsze rzeczy, które w Sydney się jada, musiałbym nakręcić operę mydlaną długości co najmniej Klanu albo Złotopolski. Ale mam nadzieję, że tylko ten krótki rzut oka na tutejszą kuchnię po pierwsze przekonał Państwa do niej, a po drugie pokazał to, do czego ja jestem przekonany. Sydney to naprawdę jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie. Kłaniam się nisko Państwu. Mam nadzieję, że myślicie tak samo. Do widzenia.